specjalnej konferencji prasowej przed galą MMA ADAK 2, która odbędzie się w katowickim Spodku już 27 kwietnia bieżącego roku. Dzisiejszą konferencję prasową poprowadzą Agata Witkowska oraz Maciej Alf-Klapus. Znajdujemy się w hotelu Arsenal i z tego miejsca witamy dziennikarzy oraz fanów MMA. Dziękujemy naszym patronom Antyradiu, Wirtualnej Polsce, Polsatowi Sport oraz Style Hotels. Jako pierwszych zaprezentujemy zawodników z undercardy. Zapraszamy więc do nas Roberta Bryczka. Robert na co dzień trenuje w Berserkers Team w Bielsku-Białej. Ma za sobą jedną wygraną walkę. Jego przeciwnikiem będzie Livio Vittoriano. Livio pochodzi z Opola i trenuje w Forza Brava Gold Team. Podobnie jak Robert, ma za sobą jedną zawodową walkę. Kolejnym zawodnikiem jest reprezentujący Salt Legion z Bytomia Rafał Rakuł-Braczyński. Rafał stoczył dotychczas 6 walk. Na przeciwniego w oktagonie zobaczymy Sebastiana Grzeszczota-Grabarka. Sebastian startował już na MMA Atak 1. Reprezentuje klub Czerwony Smok. Jego rekord to 5-2-1. A do ostatniej walki undercardy zapraszamy Arkadiusza Żabę z MMA Jiu-Jitsu Bytom Team. Jego przeciwnikiem będzie Remigiusz Grof. Remigiusz jest zawodnikiem AKS Chorzów. Ma za sobą 5 zawodowych walk MMA. Przejdźmy teraz do głównej karty walk. A tam jako pierwszego zobaczymy. Mam zaszczyt zaprosić Mariusza Dyzio-Wioskowika. Reprezentuje Silesia Cage Club z Katowic. Ma za sobą 10 walk, z których 6 okazało się zwycięskich. A zmierzy się on z doświadczeniem, jakie niesie ze sobą szkoł. Paul Reed, którego rekord wynosi 19-9-1. Paul na co dzień trenuje w Olympia z Bristolu. Kolejnym zawodnikiem, którego będziemy mieli okazję oglądać w katowickim Spodku, będzie Piotr Strus. Piotrek jest reprezentantem klubu na Stulatnik z Warszawy. Stoczył 7 zwycięskich pojedynków. Przeciwnikiem Piotra będzie Francuz Brian Rafik. ABS. Jego rekord to 8 wygranych i 2 przegrane walki. Kolejnym zawodnikiem, który zawalczy na kwietniowej gali, jest reprezentant Okliński Dym z Warszawy, Krzysztof Jotko. Zawodnik ten stoczył dotychczas 9 walk, które wszystkie były wygrane. Krzysztof zmierzy się z Damirem Hadzowiciem, którego rekord wynosi 4-1-0. Damir pochodzi z Danii i na co dzień trenuje w Eisberg MMA. Następnego zawodnika mieliśmy okazję już podziwiać na gali MMA Atak. Jest nim Peter Sobota. Peter reprezentuje klub Planet Eater Victory
kategorii MMA, na co dzień mieszka w Niemczech. Jego rekord to 9-4-1. Z bilansem stoczonych pojedynków 12-1-0. Oponentem Petera Soboty będzie Juan Manuel Suarez. Hiszpan reprezentuje klub TAS Hinamaru. Zapraszam bohatera kolejnego starcia, a jest nim Micha Sztanga Fijałka. Michał trenuje w szczecińskim Berserkerskim, a jego bilans ma 8-2-0. Przeciwnikiem Sztangi będzie po raz drugi w karierze Hans Stringer. Supercross Holandii. Jego rekord wynosi 18-5-2. Jest to długo oczekiwany rewanż obydwu zawodników. Szanowni Państwo, przed nami niewątpliwie elektryzujący moment, ponieważ przechodzimy do walk wieczoru. Zawodnikiem z pierwszej walki wieczoru będzie Marcin El Testosteron Najman. Jak już Państwo wiecie, Marcin zmierzy się z kulturystą, Robertem Hardkorowym Koksem Burnejką. Robert pochodzi z Litwy, a na co dzień mieszka i trenuje w Las Vegas. W drugiej walce wieczoru wystąpi trenujący w klubie Lutadores Opole z rekordem 14-1-0. Najlepszy polski ciężki Damian Polish Pitbull Grabowski. Zawodnik z rekordem 13-5-0. A będzie to pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, reprezentujący NCFC Fight Team, Eddie the Manic Hispanic Sanchez. Skoro poznaliśmy już wszystkich zawodników, zaprośmy do nas właściciela organizacji MMA Attack, pana Dariusza Holewę, i oddajmy mu głos. Witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej przed drugą galą MMA Attack. Kilka słów na temat, może korzystając od razu z zaproszenia Petera Soboty, który skorzystał i przyjął na konferencję, będzie mi bardzo miło przekazać statuetkę za walkę roku 2011 roku za wyróżnienie tej walki, którą stoczył z Borysem Rękowskim. Słowo o tworzeniu karty, proszę Państwa, powstał pomysł tworzenia undercardy przy MMA Attack 2. Obecnie są z nami młodzi wojownicy ze Śląska, który mamy zaszczyt dzisiaj poznać na dzisiejszej konferencji. Być może któryś z nich w przyszłości zobaczymy na głównej karcie w gali. Oprócz undercardy miło mi przedstawić zawodników zawodowych aren MMA, znajdują się tutaj zawodnicy młodzi, którzy zapowiadają się obiecująco na przyszłe gwiazdy, jak również wojownicy walczący na arenach międzynarodowych. Przewidujemy dwie walki wieczoru. Pierwszą walką wieczoru będzie walka, którą stoczy Robert Burnejka z Marcinem Najmanem. W drugiej głównej walce wieczoru zobaczymy Ediego Sancheza z Damianem Grabowskim oczywiście. Jeżeli chodzi o transmisję telewizyjną, to końca nie widzieliśmy, jaka telewizja będzie transmitować naszą drugą galę MMA Attack. I miło mi poinformować, że będzie to telewizja Polsat na kanale Polsat Sport. Pierwszą walkę rozpoczniemy o godzinie
18:30 to będzie start naszej gali na żywo. Jeszcze parę słów na temat sędziów. Tak jak powiedziałem, zaraz po pierwszej gali stworzyliśmy skład sędziowski międzynarodowy. Miło nam będzie gościć sędziego z Ameryki, Johna McCarthy'ego, z Niemiec, pana Jana Schneidera, Sławomira Szamoty, Grzegorza Jakubowskiego i Grzegorza Skimniewskiego z Polski. To chyba wszystko, oddaję głos prowadzącym. W takim razie spróbujemy połączyć się teraz z Robertem Urnejką, który aktualnie znajduje się w Las Vegas. Powiedz mi proszę, Robert, czy myślisz, że wasze ostatnie przekomarzanie z Marcinem Najmanem wpłyną na przebieg waszego pojedynku? Wpłynie? Nie wiem, nie. Muszę jest tutaj, tylko właśnie mam. O, jak myślisz, jak rozłożą się kibice sympatii kibiców w katowickim spotku i przed telewizorami? No mi się wydaje, że tych kibiców sporanie. Jaką masz taktykę na Marcina Najmana? A, to będę wiedzieć. On słucha. To jest znany. Może o, Marcin! Marcin, cześć, jak to? Słyszałem, że mam jeszcze będę... Oj, spokojnie. Ja nic nie rozumiem. Ja się denerwuję? Proszę? Ja się denerwuję? No tak. A to niby z jakiego powodu? No ja nie wiem. Bo mnie jest pełen spokój. Bo mnie jest pełen spokój. No tak. Ale Marcin, czy stajesz z jadą? Czy może ktoś tłumaczyć? Marcin, rozumiesz po polsku? Po polsku bardziej, nie wiem. O tak? Mówię, czy stajkę zjadłeś? Nie zjadłem dzisiaj. Przed obiadem jestem. Ja muszę. Rocket fuel, tylko rocket fuel. I więcej koksu. O tak? Marcin, słyszałem, że ci najlepsi kulturyści w Polsce rozpoczął pierw. Ale jakoś tak brzuch ci pisz. Co się stało? Diety to moje podniebienie ustala, nie kulturyści. O, wątpliwe, nie? Dobrze, Robert, dziękujemy ci bardzo. Pozwolisz, że teraz kilka pytań zadadzą ci dziennikarze zgromadzeni na konferencji. Czy ktoś chciałby zadać pytanie Robertowi? Proszę zasygnalizować przez podniesienie ręki. Pokazałeś tak wielkiego stejka, ludzie tutaj obawiają się zadawać ci niewygodnych pytań. Nie bójcie się, nie bójcie się. Pojdę. No dobrze, w takim razie. Organizacja ogłosiła konkurs. Jest, przepraszam. Jeden, tak, jest jedno pytanie, ma nie z B. Niech pan, mam taką prośbę, gdyby pan mógł skanąć tutaj przed kamerą. Przedstawić się. Dobrze. Wojciech Brzozowski, mamanius.pl. Mam pytanie do Roberta. Na pewno większość kibiców widziała twoje filmy, na których pokazujesz tajne techniki, których użyjesz w walce z Marcinem. Natomiast można zakwestionować twoją kondycję pod sporty walki, ponieważ robisz ją przede wszystkim pod kulturystykę. Jak to w tak krótkim czasie przeniesiesz na sporty walki właśnie? Wszystko jest możliwe, tyle ci mówię. Ja to właśnie udowodnię. Wszystko jest możliwe, to to wiesz, jest aktywnie, nie wiem. A czy będziesz swoją walkę próbował zakończyć jak najszybciej, czy może będziesz dążył do decyzji? Aha, dobre pytanie.
właśnie, żeby się dowiedzieć, czy cię przyjdzie tam zobaczyć. Ja będę. O, bardzo się cieszę. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie Robertowi? Gdzie można rakiet fiu kupić? O, ja tego już nie sprzedaję. Okej, w takim razie przejdziemy do pytań, które ułożyli fani, ponieważ organizacja ogłosiła konkurs, w którym fani mieli możliwość zadania tobie pytań. Robert, czy w przypadku wygranej będziesz chciał kontynuować karierę w oktagonie? W przypadku? Dobre pytanie. Że na przypadku nie będę. Będzie raz czym? Tak, odpowiem. Tak, to tam jest na samej myśli. W razie nie będę żadnych łapy. Robert, czy miałeś w ogóle wcześniej kontakt ze sztukami walki? Miałem kiedyś, a chyba ten. Pytanie do Marcina Najmana. Czy zgadzasz się z opiniami ekspertów, że Robertowi wystarczy kondycji jedynie na pierwsze 30 sekund? Nie no, pod wpływem adrenaliny w walce myślę, że na 1,5 minuty, także troszkę dużo. Czy oficjalnie potwierdzasz, że w przypadku porażki z Robertem będzie to twój ostatni występ w MMA? To oczywiste, tu nie ma jakby co potwierdzać, to jest rzecz oczywista. Gdybym przegrał, to oczywiście pakuję zabawki i już mnie tu nie ma. Dobrze, my Robert dziękujemy tobie, że tak, że mimo tak wczesnej pory między jednym stejkiem, treningiem, a drugim stejkiem znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać. Teraz przejdziemy do pytań do zawodników walk wieczorem. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Mam pytanie do Damiana Garbińskiego. Z kim chciałbyś zmierzyć się na MMA Attack 3? Dzień dobry państwu. Jestem zawodowcem, nie wybieram sobie walk, czekam na propozycję, także jakakolwiek propozycja zostanie mi przedstawiona i warunki zostaną spełnione, z tym zawodnikiem będę walczył. To nie jest koncert życzeń, także nie wygląda to w ten sposób, że podchodzę do właściciela organizacji i mówię, chciałbym się bić z tą i tą osobą. Czy to prawda? Jesteśmy zawodowcami i po prostu są nam składane propozycje. Jeżeli warunki są spełnione, to walczymy. No, tak to wygląda. Właśnie a propos propozycji. Czy to prawda, że otrzymałeś taką propozycję z UFC? Czy walka w tej organizacji jest twoim marzeniem jako sportowca, zawodnika MMA? Tak, to prawda. W 2010 roku dostałem maila od Joe Silvy, matchmakera UFC. Miałem stoczyć tę walkę, jednak byłem związany kontraktem wtedy już z organizacją Beast of the East. Musiałem odmówić, ale nie jest to jakiś szczyt moich marzeń. Na chwilę obecną koncentruję się na MMA, tak też nie jestem już zawodnikiem najmłodszym, więc tu jest mi dobrze, walczę w Polsce, mogę walczyć dla polskich fanów, także jestem zadowolony. Dzięki Damian. Mam pytanie również od fanów do Michała Fijalki. Michał, czy pojawiła się propozycja walki za granicą, bo jak wiemy do tej pory walczyłeś tylko na polskich arenach? Jak należy, witam wszystkich, jak należy, jeszcze nie otrzymałem takiej propozycji. Żadnej wiążącej. Jeden z twoich fanów pyta, skąd wziął się twój pseudonim Sztanga? To pytanie często jest mi zadawane i po raz kolejny powiem, że jak miałem 15 lat, zacząłem trenować na siłowni i specjalizowałem się w treningach wyciskania sztangi z jakimiś tam małymi sukcesami i stąd też ta ksywa. Tak się już przykleiło, że tak powiem. Przejdźmy teraz do pytań do Piotra Strusa. Czy starty w Sanda traktujesz jako przygotowanie do MMA i czy możesz powiedzieć o różnicach między MMA a Sanda? Dzień dobry państwu. Znaczy starty w Sanda ja traktuję bardzo, mogę powiedzieć, amatorsko, prawda? Wszystkie wyjazdy są głównie jakimś przerwnikiem w trenowaniu MMA. Jeżeli chodzi o różnice, to tak naprawdę głównie różni się tylko tym Sanda od walk MMA, że nie mamy walki w parterze. Bardzo ważna jest dynamika, również tak jak w MMA. Mamy obalenia, mamy walkę w stójce, więc jedynie czego brakuje, to czym się różni od MMA Sanda, jest to walka w parterze. Jakie są twoje marzenia związane z MMA? Myślę, jak każdego tutaj z nas, czyli dalszy rozwój oraz walka w jak najlepszych organizacjach na świecie.
Mamy pytanie do Krzyśka Jotko. Tydzień temu otrzymałeś nagrodę za odkrycie roku 2011. Czy po takim wyróżnieniu czujesz presję, większą presję przed nadchodzącą walką? Witam wszystkich. No myślę, że jakaś tam presja jest, wiadomo. Lekka, taka, lekkie nerwy. No ale myślę, że dobrze wypadnę na drugie gali MMA, tak? Nie wiem, czy wygram, czy przegram, ale na pewno chcę dać dobrą walkę. Jak współpracuje ci się z jednym z najlepszych trenerów w Polsce, który współpracuje również z Marcinem Najmanem, z panem Mirkiem Oglińskim? No bardzo szalony człowiek, no ale jak dotychczas wszystko nam się układa. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, no ale układa nam się. Nie nadzieję. Mam teraz pytanie do Petera Sobotki. Powiedz mi, Peter, proszę, jakie były twoje odczucia, gdy dowiedziałeś się, że po raz pierwszy w karierze wyjdziesz do walki pod polską flagą? Uczucie było dobre. Prawda jest taka, że mam sobie dwa serca, mam niemieckie serce, mam polskie serce i zawsze jak wychodzę na ring, reprezentuję obydwa kraje. Prawda jest też taka, że żyję w Niemczech, ale urodziłem się w Polsce, trenuję w Polsce, biję się teraz już trzeci raz w Polsce i nawet pierwsze treningi miałem w ogródku z dziadkiem w Polsce. Poza tym myślę, że dla mnie jest obojętne, z jakiego kraju ktoś jest albo jaką skórę ma. Jesteśmy wszystko jeden. Powiedz mi, byłeś uczestnikiem gali UFC. Czy to prawda, że robisz wszystko? Chciałbyś jak najszybciej wrócić do tej federacji? Moim golem jako sportowca jest zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami. Z moim zdaniem najlepsze są w UFC, dlatego mój cel jest wrócić tam. Nie mówię, że jak najszybciej, ale chcę tam wrócić za niedługo. Dziękuję. Pytanie do Mariusza Piaskowika. Czy myślisz, że różnica wieku między tobą a Polem Reedem może wpłynąć na przebieg walki? To znaczy wiek Pola równa się doświadczenie, ale uważam, że doświadczenie to nie to samo co umiejętności. Także wszystko pokażę na walce, jak to będzie wyglądało. Jak wiele wyrzeczeń musi ponieść najlepszy w Polsce zawodnik wagi 66 kg? Czyli jeżeli chodzi o kwestię to, że jestem liderem w kategorii 66, wszyscy ponosimy wyrzeczenia walczący. Nie wiem, czy jest się liderem, czy jest trochę niżej. Przede wszystkim ciężkie treningi. Wiadomo, też jakaś dieta, zbijanie wagi, no jest to wyrzeczenie. No w moim przypadku jeszcze dodatkowo na 5 tygodni przed galą, no zrezygnowałem z pracy po to, żeby w pełni zaangażować się w treningi. Dziękuję. Czy jakieś pytania może do zawodników? Na pewno? Pytanie do Marcina Najmana. Marcin, było widać kilka prezentacji technik, które trenowałeś w Ogniski Team i one były tak robione na 30-70%, a biorąc doświadczenie z twojej pierwszej walki z Mariuszem Budzianowskim, on wszedł w ciebie na 100%. I czy właśnie będziesz gotowy, bo widać pewne podobieństwa, które tutaj siła będzie atutem w walce Burnejki. Jest takie podobieństwo właśnie między tą walką a Pudzianem. Czy będziesz w stanie wyjść z opresji, jeżeli w ciebie będzie na 100% właśnie? Uważam, że będę w stanie, natomiast Burnejka nie jest tak silny jak Pudzianowski. Po drugie, ja już jestem mądrzejszy o tą walkę z Mariuszem Pudzianowskim, także nie sądzę, aby udało się Burnejce zrobić to, co Mariuszowi. Ale to jest tylko walka, czas pokaże. Ja mam swoje założenia na tą walkę. Wiem, z kim przyjdzie mi się zmierzyć. Wiem, że jest bardzo silny, że jest silniejszy ode mnie i dużo cięższy, ale na wszystko są sposoby. Pytanie jeszcze mam do Damiana Grabowskiego. Damian, wczoraj wyszła historia, że tydzień po tej gali, MMA Tag 2, będziesz miał walkę w Bellatorze z Amerykaninem doświadczonym.
No jest to ciężka przeprawa z Edim Sanchezem. Czy myślisz, że będziesz w stanie, czy ciężko powiedzieć, wiadomo, ponieważ walka może przebiec różnie, ale nie bałeś się przyjmować tej walki w Bellatorze, która będzie tydzień po? Generalnie nie boję się przejmować walk. Gdybym się bał, to pewnie był zawodnikiem. I powiem szczerze, że nawet jestem zadowolony z tej propozycji, która padła, przejąłem ją, ponieważ robi jedne przygotowania do dwóch walk. Wiadomo, że walka może potoczyć się różnie, ale w przypadku odpukać niemalowanej jakiejś kontuzji mogę tę walkę odwołać. Jeżeli jednak walka potoczy się dobrze, tak jak ostatnia walka na MMA, tak zakończy się w drugiej czy trzeciej minucie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym wsiadł do samolotu i poleciał do Stanów Zjednoczonych. Także ja się cieszę, ponieważ mam jedne bardzo ciężkie przygotowania i to się mówi, ubiegę dwie pieczenie na jednym ogniu. Dzięki. Jeszcze pytanie do Piotra. Piotr, często padało z ust Mirka Ognińskiego, że w Warszawie jest pewna, można powiedzieć, walka pomiędzy klubami, jakaś tam zdrowa rywalizacja, powiedzmy. I Mirek Ogniński często zarzucał ci, że nie chciałeś walczyć z ich zawodnikami. Czy potwierdzasz to, że unikałeś tych walk, czy to po prostu czysty przypadek, że tak wychodziło? Faktycznie były na początku kiedyś przy jakiejś gali takie propozycje, żeśmy się nawet z Krzyśkiem Jadko spotkali na ringu czy w klatce, ale te rozmowy nie doszły do skutku, prawda? Gdzieś to się rozmyło tam w jakichś różnych tematach i tak naprawdę nigdy nie dostałem kontraktu ani propozycji takiej oficjalnej do walki z którymkolwiek z zawodników od Mirka Ognińskiego. Dziękuję. Dzięki. I ostatnie pytanie do Dariusza Olewy, organizatora. Dariusz, jako że pochodzimy z jednego miasta, z Gliwic. Ja chciałbym się dowiedzieć przede wszystkim, skąd osoby z Gliwic zainteresowanie MMA, bo no do tej pory niedużo się działo, można powiedzieć, w Gliwicach. No, witam Gliwiczanina. Tak, to prawda. Zamiłowanie do sportu zawsze było. Jestem po Akademii Wychowania Fizycznego. Wcześniej trenowałem sporty walki przez jakiś okres czasu. Jest to zamiłowanie. Zacząłem w pewnym okresie jeździć na galę znanej konsultacji sztuk walk organizacji. Zaimponowało mi to. Spodobało mi się. Zacząłem to robić. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Tak, ja jeszcze. Witam, Michał Rogoziński, MMA TV. Ja mam pytanie do Petera Soboty. Twój przeciwnik, Juan Manuel Sanchez, Juanmo, do tej pory miał rewelacyjny bilans. 12 wygranych walk, 0 przegranych. Pochodzi z Hiszpanii. Do tej pory walczył i wygrywał większość, chyba 8 walk ma wygranych przez knockout. Powiedz mi, ostatnią walkę przegrał w M1 z Rosjaninem. Przez drugiej rundzie, pod koniec drugiej rundy, przez uderzenia. Czy masz jakąś taktykę przygotowaną na niego? Czy boisz się tego wyzwania? Jesteś doświadczonym zawodnikiem. Walczyłeś w UFC, miałeś 3 starty tam, trenowałeś razem z Tomkiem Drwalem, przygotowałeś się w San Diego. Powiedz dwa słowa. Myślę, że Suarez jest bardzo dobrym zawodnikiem. Ma dobry parter, ale no, widziałem wszystkie jego walki. Myślę, że nie jest niebezpieczny w stójce. Mam taki gameplay, że na pierwszą rundę będę dużo boksować, ale cel jest w parter ściągnąć i wygrać na submission. Myślę, że mi się to uda w drugiej albo w trzeciej rundzie. Tyle, dziękuję. Czy ktoś jeszcze jest zainteresowany? W takim razie zbliżamy się do końca naszej konferencji. Tu chciałbym jeszcze raz podziękować naszym partnerom. Polsatowi Sport, Wirtualnej Polsce, Antyradiu i Style Hotels. Po konferencji zawodnicy będą do dyspozycji dziennikarzy oraz fanów. Dziękujemy wszystkim za przybycie i już z tego miejsca serdecznie zapraszamy na galę MMA Attack 2. 27 kwiecień 2012, 18:30 Katowicki Sport. Dziękuję Państwu bardzo. Ja zapraszam za panie do wspólnego zdjęcia.
Ja.